Koniec wakacji szkolnych, a to oznacza przynajmniej w teorii mniejszy ruch turystyczny w górskich miejscowościach. Jakie były minione 2 miesiące, w Wiśle mówią, że niełatwe, choć nie były złe. Paweł Jędrusik. Na Skolnitym dzisiaj przed południem temperatura była wysoka, ale mimo to nie brakowało rowerzystów, bo w okresie letnim to główna atrakcja dla turystów. Rowerzyści jak najbardziej też bardzo zadowoleni, bo też coraz bardziej poprawiamy ten bike park, unowocześniamy, chcemy się zbliżyć do takiego europejskiego, a nawet światowego poziomu, więc bardzo dużo przeróbek w tym roku i inwestycji nas to kosztowało, ale no zadowolenie jest wielkie, co było widać naprawdę przez całe wakacje. Mimo że wrzesień się rozpoczął, a dzieci wracają do szkół, w Wiśle na rynku nie brakowało dzisiaj turystów. Wakacje nie były najłatwiejsze. Lipiec nie zapowiadał się dobrze. Początek lipca właściwie bez problemu mogli Państwo znaleźć miejsca wszędzie, w całej Wiśle. Natomiast te wakacje tak się powoli rozkręcały. Już końcówka lipca była dużo lepsza, bo mamy też dużą imprezę w Wiśle, czyli Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wraz z prognozami pogody w Wiśle postanowiono wydłużyć działalność kompleksu Baseny Wisła. Pogoda dopisuje do tego stopnia, że nawet nasze baseny miejskie wydłużyły sobie troszkę sezon i na pewno będą jeszcze o tydzień dłużej pracowały w związku z tym, że jest ciepło, pogoda jest fantastyczna, więc jeszcze zapraszamy i zachęcamy, żeby skorzystać z ochłody w wodzie. No i nastawiamy się tak naprawdę na jesień. Teraz czas na jesień, ale w Wiśle już odliczają. Wkrótce rozpocznie się tu sezon narciarski.